Kiedy niektóre wędrowne ptaki zaczynają już myśleć o wyprawie w dalekie, ciepłe kraje, dzieci wraz z rodzicami coraz liczniej powracają z pachnącą żywicą lasów, słonecznych plaż i pięknych gór. Witajcie kochani! Alleluja! Witamy Was piosenką, która jest echem naszych wakacyjnych przygód. Obserwowany latem wschód słońca ze szczytu niektórych gór jest tak piękny, że trudno to wyrazić w słowach. Trzeba to samemu zobaczyć. Chciałam się o tym przekonać z grupą starszych dzieci przebywających w Pieninach. Z przełomu Dunajca wyruszyliśmy żółtym szlakiem na szczyt Trzech Koron, aby spotkać się ze wschodzącym słońcem. Na początku wyprawy, podobnej do nocnej pielgrzymki, szliśmy z dużym trudem z latarkami za przewodnikiem. Część dzieci zaczęła się nawet buntować.
Po co właściwie idziemy? Jaki to ma sens? Jest noc. I czy nie lepiej byłoby wygodnie spać w swoim łóżku? Ja tu zostanę i stąd będę obserwować wschód słońca. W tym momencie rozległo się zachęcające wołanie przewodnika. Chodźcie, szybciej, bo się spóźnimy. Uważajcie, tu trzeba skręcić. Nie pomylcie kierunku, jeszcze tylko 300 metrów do celu. Rzeczywiście, po pokonaniu ostatniego odcinka drogi, tuż po godzinie 4 zaczynało się ukazywać słońce. Zrobiła się nagle cisza. Z zachwytu na moment zaparło nam dech. Po chwili wielu mówiło: Jaki piękny wschód słońca! To pozwoliło nam, pielgrzymom, zapomnieć o zmęczeniu. Dało się słyszeć: Warto było zdobywać ten szczyt. Spotykam i co widzę, Boże jest. Wszystko stworzył Pan Bóg, Jego jest. Dobre jest, piękne jest, bądź uwielbiony. Żył Pan Bóg, Jego jest, dobre jest, piękne jest, bądź uwielbiony. Zosie, Kasie, mamę, tatę, Jurka też. Wszystko stworzył Pan Bóg, Jego jest, dobre jest, piękne jest, bądź uwielbiony. Szanował Boży dar. Wszystko stworzył Pan Bóg, Jego jest, dobre jest, piękne jest, bądź uwielbiony. Życie nasze jest wielką wyprawą na spotkanie z najpiękniejszym słońcem, Ojcem, któremu na imię Bóg. On, który jest miłością, zbawieniem darzy, kocha każde swe dziecko, także ciebie i mnie. Trzeba nam tylko przejść drogą prowadzącą do Ojca, którą jest nasze życie. Ta droga jest chwilami trudna. Popatrzmy. Chciałoby się, aby wakacje trwały dłużej. Chciałbym dalej wiele godzin grać w piłkę czy pływać w jeziorze. A tu trzeba pójść do szkoły,
odrabiać lekcje, rozwiązywać zadania, pisać klasówki, bawić rodzeństwo. To wszystko zaczyna nam dokuczać i boleć. Po co mamy to wszystko robić? Zaczynamy płakać, buntować się i krzyczeć. Ciężki krzyż obowiązków. Kochani, znamy kogoś, kto z miłości do ludzi wziął taki ciężki krzyż. To Chrystus. Zaparł się mocno nogami o ziemię, a sercem o Ojca i dźwigał ten ciężki krzyż dla zbawienia swoich braci, wszystkich ludzi, aby mogli się oni spotkać z Ojcem. Ja też chcę spotkać się z Ojcem, dlatego Chrystus dziś przypomina mi drogę do Ojca. Kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Takim krzyżem jest codzienna droga do szkoły, moja teczka, nowe książki. Krzyżem i to ciężkim są obowiązki domowe, trudne zadania i różne kłopoty. I po co to wszystko? Byłoby lepiej być jeszcze na wakacjach. Ale pomyśl, nauczysz się pisać, liczyć, potem poznasz wiele mądrych rzeczy, które są potrzebne, abyś mógł odczytać swoje życiowe powołanie i zostać wymarzonym lekarzem, nauczycielem, stolarzem, sportowcem, a może osobą duchowną. A wybierając i realizując sumiennie swoje życiowe powołanie, wypełnisz wolę Boga i włączysz się w Boże dzieło ulepszania świata. A czy jest to możliwe dla każdego z was, moi mili? Pełnienie woli Bożej, dźwiganie krzyża jest możliwe dla każdego z nas. Trzeba tylko pozbierać swoje siły, zaprzeć je o Boga z miłości. Z miłości przestać leniuchować, narzekać, grymasić, płakać. Słusznie powiada święty Paweł, przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. Jeśli chcesz naśladować Chrystusa, porzuć siebie, a pełnij wolę Bożą. Panie, jestem szczęśliwa, mając takiego przyjaciela jak Ty, Jezu. Jesteś zawsze blisko, jesteś przy mnie. W Twojej obecności niczego się nie lękam, nic mnie nie smuci. Chcę Cię naśladować w dźwiganiu codziennego krzyża. Naucz mnie z poddaniem woli Bożej podejmować moje zadania uczniowskie i domowe obowiązki. Panie, gdy w sercu Ciebie mam, w radości, szczęściu tylko trwam, dusza ma śpiewa przedziwną pieśń, że Bóg jest wśród kwiatów. Tobie ja śpiewam.